Witam serdecznie. Zapraszam na webinar Świąteczne prezenty ostatni dzwonek. Webinar poprowadzi Małgorzata Serwa, trener FM Group. Witam Was ponownie, już teraz oficjalnie, na naszym ostatnim przedświątecznym webinarze. Nazywam się Małgorzata Serwa i zapraszam na taki ostatni dzwonek. Chwilę Wam zajmę. Nie będzie to aż tak długi webinar, jak zwykłam robić webinary, prowadzić webinary. Będzie to kilka odpowiedzi właśnie na ten ostatni przedświąteczny czas i na robienie, na tworzenie, na doradzanie tych prezentów dla wszystkich spóźnialskich. Widzę, że jeszcze mnie witacie. Witacie z Lublina. Trochę rwie obraz. A powiedz mi, Alu, a jak głos? Głos ok. Niemcy też, dobry wieczór Niemcy, bardzo serdecznie witam. Zaczynajmy, moi drodzy. No właśnie, ostatni dzwonek na prezenty, ostatni dzwonek dla Was. Czy macie prezenty kupione dla swoich bliskich, ukochanych, dla swoich znajomych? Napiszcie. Czy macie już prezenty? Pod choinkę, którą ukryjecie? Jeszcze nie. Niektórzy z Was mają, nie wszyscy, niektórzy z Was jeszcze nie. Jeszcze niestety nie, jeszcze planujecie. Rozumiem, że byliście bardzo zapracowani, skoro nie mieliście czasu na kupowanie prezentów dla swoich bliskich. Ja też mam nadzieję, że Wasi klienci, najlepsi partnerzy biznesowi zostali też przez Was obdarowani jakimiś drobiazgami świątecznymi. Ale właśnie, porozmawiajmy o tym, co stanie się za chwilę. Za 9 miesięcy będzie Wigilia i jak na pewno wiecie, perfumy są jednym z głównych produktów, które będziemy odkrywać w świątecznych prezentach, które będą ukryte właśnie pod choinką. I większość Polaków wyda właśnie na kosmetyki, właśnie na perfumy większość swoich pieniędzy. Wobec tego już doradzałyśmy Wam z Balbiną Martini podczas ostatniego meetingu w Warszawie, doradzałyśmy Wam, żeby zgarnąć te pieniądze, które i tak wszyscy ludzie będą wydawać na świąteczne prezenty. Sugerujemy Wam właśnie, żeby popatrzeć jeszcze raz na swoją perfumerię, popatrzeć na ofertę, porozmawiać ze swoimi partnerami biznesowymi, porozmawiać ze swoimi klientami i doradzić im kupno właśnie takich fantastycznych, pięknych flakonów z cudownymi perfumami FM. To już za 9 dni i jak dobrze wiecie, zdążycie jeszcze i Wasi klienci, Wasi partnerzy biznesowi również zdążą zamówić produkty FM, perfumy FM i zdążą one jeszcze, no będą one przetransportowane i na pewno dojadą do Was i trafią pod te upragnione pod tą upragnioną choinkę jako upragnione prezenty. Moi drodzy, ja zdaję sobie sprawę, że my wszyscy ulegamy świątecznym zakupom, że właśnie ostatnio byłam w sklepie, aby dziecku kupić dresy i wyobraźcie sobie, że takie właśnie sceny jak na załączonym slajdzie jawiły mi się przed oczami, czyli pełno ludzi, wszyscy w jakimś świątecznym amoku, tłoczno, nieprzyjemnie, głośno, prawie nie można się swobodnie ruszyć. Dlatego doradzam Wam, abyście z kolei również ten argument sprzedażowy, o tym argumencie pamiętali, że wszystkie miejsca, wszystkie sklepy są bardzo zatłoczone. Wobec tego skorzystaj z mojego doradztwa, skorzystaj z moich podpowiedzi, skorzystaj z produktów, zestawów, jakie przygotowała dla Ciebie firma FM Group. Po pierwsze, moi drodzy, uratujcie święta, uratujcie świąteczne prezenty i postarajcie się doradzić
Ja Wam przypomnę, jakie zestawy prezentowe są w naszej ofercie, co sugeruje firma FM Group dla niej, dla niego, dla dzieci albo dla nich. Poradzę Wam również, dam Wam kilka takich wskazówek, które mogą pomóc właśnie w sprzedaży naszych produktów. Pamiętajcie o tym, że mamy bardzo dużą ofertę produktów, że mamy bardzo dużą ofertę perfum właściwie dla każdego. Jak patrzycie na ludzi na tym slajdzie, oni są bardzo różni. Są i kobiety, i mężczyźni, i młodzi, i trochę bardziej dojrzali, i piegowaci, i blondyni, i szatyni, i czarni, i biali. Niezależnie od koloru skóry, niezależnie od preferencji zapachowych, my dla każdego znajdziemy coś miłego w naszej ofercie, bowiem posiadamy 150 wspaniałych zapachów, czy z kolekcji klasycznej, czy z kolekcji hot, czy z kolekcji zabarwionej z dodatkami feromonów, które sprawią na pewno przyjemność niejednej osobie. Mamy z kolei również wspaniałą kolekcję luksusową, pięknie opakowaną, pięknie zaprojektowane flakony, piękne opakowania. I oczywiście przyjemne, tajemnicze, uwodzicielskie, biznesowe, karnawałowe, orientalne zapachy, którymi mogą się cieszyć osoby z naszego otoczenia. Patrząc nawet na te flakony, możecie zobaczyć, że jesteście przekonani na pewno i my jesteśmy przekonani, że to są bardzo dobre prezenty, które można właśnie ukryć pod choinkę i można obdarować osobę, którą znamy, którą odwiedzamy, z którą spędzamy Wigilię, święta. Pamiętajcie, proszę, o tym, aby przygotować swoją perfumerię. Ja bardzo często o tym mówię, bowiem tak naprawdę na pewno lubicie wchodzić do, jak poszukujecie sukienki, to na pewno lubicie wchodzić do pięknie, do pięknego sklepu, który miło pachnie, w którym jest miła obsługa, w który jest czysty, który też jest na przykład pięknie ozdobiony świątecznie i pięknie są wyeksponowane produkty. Wy mężczyźni z kolei, jeżeli chodzicie oglądać samochody, to na pewno też lubicie, kiedy te samochody są pokazane czyste, wypielęgnowane, gdzie możecie zajrzeć pod maskę samochodu i zobaczyć no, te konie, tę moc i ten silnik. Wszystko w jakichś miłych okolicznościach takiej przestrzeni. I tak samo nasi klienci na pewno będą uradowani z tego, że nasza perfumeria jest również elegancka, estetyczna, zadbana i można powiedzieć na czasie. Czyli przygotowujemy swój starter, zaglądamy, czy mamy aktualne próbki. Proszę sprawdzić też, czy wszystkie perfumy są na miejscu, po to, żeby ich nie szukać, po to, żeby były w kolejności, żeby nie było chaosu, żeby klient też za każdym razem, na każdym kroku był przekonany, że panujemy nad swoją perfumerią, nad swoją ofertą i nad swoimi narzędziami sprzedażowymi, jakim są właśnie próbki, katalogi. Przygotujcie katalogi te na czasie. Przygotujcie te katalogi, które chcecie zaprezentować. Niech one będą właśnie aktualne. Pamiętajcie proszę o kole zapachów. To jest narzędzie, które za każdym razem pomagało mi i w skutecznym doborze perfum dla osoby, z którą rozmawiałam. Pamiętajcie o tym, aby mieć z sobą wizytówki. Niech te wizytówki będą typowymi wizytówkami FM Group, żeby to było spójne, żebyście byli postrzegani jako całość.
jako spójna całość, czyli zarówno narzędzia, starter, długopis, wizytówka, no i produkty, przede wszystkim produkty FM Group. Wy oczywiście też powinniście być ubrani w produkty FM Group. Pamiętajcie proszę o paskach testowych. Bardzo często pytacie mnie, dlaczego paski testowe. Przecież i tak nosimy perfumy na skórze, oczywiście. Natomiast jeżeli poznajemy perfumy, testujemy perfumy, to dobrze jest zacząć oczywiście od pasków testowych, bowiem tutaj sprawdzamy, czy zapach nam się podoba, czy przypadł nam do gustu, czy dobrze został przez naszego doradcę wybrany. I wtedy dopiero decydujemy się na testowanie go na skórze. Najczęściej testujemy 4, 5, czasem 6 zapachów. I gdybyśmy mieli te wszystkie przenieść na skórę, to mogłoby po prostu nie starczyć nam miejsca. Zawsze, jak będziemy testować dużo i klient będzie chciał, możemy użyć naszych opuszków. No i wtedy oczywiście tego miejsca jest trochę więcej, chyba aż 10. Pamiętajcie też o długopisie. Czasami rzecz bardzo detaliczna, banalna, a może się okazać, że właśnie bardzo potrzebna. Także proszę sprawdźcie i przygotujcie swoją perfumerię tak, żeby ona była estetyczna, świeża i zadbana. Świeża i zadbana, myślę tutaj o katalogu. Taki katalog, który można powiedzieć, że jest nowy, że nie jest pognieciony, że nie jest zabrudzony, bo to jest, można powiedzieć, też taka witryna naszej perfumerii, czyli powinna być właśnie czysta, zadbana i świeża i budząca takie zaufanie do produktów. No to wobec tego dobierzmy właściwy prezent dla wszystkich spóźnianskich i dla wszystkich osób, które boją się tłumów w galeriach. Czasem podchodzicie tak z ogromną nieśmiałością do dobierania perfum osobie, która z Wami rozmawia. Ale też bardzo często zadajecie mi pytania, czy można dobrać trzeciej osobie, czyli zupełnie komuś innemu perfumy, kto z nami nie przebywa, nie siedzi, nie spotkał się. Czyli przychodzi do nas klient, klientka, która chce dobrać perfumy dla swojej mamy, swojej teściowej, swojej przyjaciółki, swojej koleżanki, swojego chłopaka. No i czasami bardzo tak się aż krzywicie i mówicie, że to jest niemożliwe. Powiem Wam, że jakiś czas temu prowadziłam szkolenie dla 3 osób, które prowadzą oddział w Libanie, FM Group Liban. I tam oni koniecznie chcieli zobaczyć, w jaki sposób ja sprzedaję perfumy i każdemu z nich dobrałam przez Skype'a, przez łącza online'owo perfumy. Oni mieli próbki, ja oczywiście miałam swoje koło zapachu, miałam swoje testery i pierwsza pani prosiła o dobór dla niej, druga pani nosi swoje ulubione zapachy, również prosiła, żeby znaleźć coś dla niej z naszej kolekcji. Natomiast pan, z którym rozmawiałam, koniecznie nie chciał dobrać perfumu dla swojej teściowej. No i wyobraźcie sobie, że nie była to prosta sprawa, ale z odrobiną cierpliwości, przy dobrze postawionych pytaniach, przy dobrej takiej diagnozie, analizie takich prawdopodobnych potrzeb pani teściowej, okazało się, że rzeczywiście trafiliśmy na taki zapach, który nawet sam ten mój rozmówca wybrałby dla swojej teściowej. To była taka moja pierwsza propozycja. Ja myślę, że sposobów jest wiele i nasza oferta jest też przeogromna, bogata, że do odważnych świat należy, próbujcie.
Ale jak też w tych ostatnich 9 dniach, w ostatnim tygodniu przedświątecznym poradzicie komuś, dobierzecie dobrze perfumy, zaproponujecie jakiś ciekawy zestaw, to na pewno będzie to strzał w dziesiątkę, a wasze punkty na waszym drzewku. Co FM poleca jako zestawy, jako prezenty właśnie na święta? Tutaj mamy propozycję świąteczną ze speciala. Mamy zapachy w wyjątkowych cenach dla niej. Myślę, że znajdziecie swoje ulubione zapachy, ulubione zapachy swoich klientów i tę wyjątkową cenę można wykorzystać właśnie do zakupu produktu, do zakupu perfum, plus jeszcze możecie znaleźć jakiś ciekawy, miły produkt, który uzupełni właśnie taki prezent. Czyli mamy dla niej zapachy w wyjątkowych cenach dla niego. Proponujemy Wam też zestaw kosmetyków wraz z perfumami w pięknej, świątecznej, czerwonej torbie. To są oczywiście zapachy dla kobiety. Specjalna cena, wyjątkowa cena naszej kopertówki z ekoskóry. Bardzo elegancka, damska torebka. Myślę, że będzie bardzo przyjemnym prezentem pod choinkę dla eleganckiej kobiety. Może to być taka kopertówka, torebka, może być na jakieś eleganckie wyjście, może być też na spotkanie biznesowe, jakieś takie popołudniowe wyjście właśnie biznesowe. No i jeden z naszych ulubionych zapachów w zestawie. Oczywiście do tego zestawu możecie dobrać jeszcze coś innego, na przykład przepiękną matową pomadkę, którą również mam na sobie, która jest jednym z moich najulubieńszych produktów FM Group Makeup. Mam nadzieję, że dziewczyny nosicie też z wielkim zachwytem i z wielką radością właśnie te nowe pomadki. One mogą być również świetne na prezent pod choinkę dla jakiejś kobiety, która lubi podkreślać swoją urodę, swoje usta. Moi drodzy, prezentowe szaleństwo to również jest zestaw kosmetyków, zapachu, który znajdziecie w specjalu, również w torbie świątecznej. Na naszych stronach internetowych znajdziecie takie zestawy, sugestie, które przygotowaliśmy dla Was, również dbając o nasze portfele. Mamy tutaj zestawy dla młodszych do 30 zł, zestawy do 40 zł. To są takie właśnie nasze prezentowe inspiracje, zestawienie produktów, zestawów produktowych, które mogą ucieszyć tutaj na przykład najmłodszych. Mamy też zestawy dla panów, które łączą ze sobą, jak widzicie, kosmetyki do golenia, kosmetyki Skin Lab, perfumy, również perfumy do samochodów tutaj w takim zestawie. Miły, dobry zapach plus kosmetyki ze spa. Myślę, że nawet patrząc, popatrzcie na te slajdy, możemy stwierdzić, że na każdy, że znajdziemy coś na każdy portfel, że znajdziemy coś na dla każdego i właśnie na każdą gotówkę, którą dysponujemy, którą możemy przeznaczyć na świąteczny prezent. Jeszcze, żeby Wam przypomnieć też świąteczne inspiracje dla nich do 35 zł też zestaw. Popatrzcie, ile można ukryć właśnie w tych cenach, ile można sprawić miłych wrażeń, emocji osobie, która będzie zaglądać pod choinkę. Tu mamy zestawy do 40 zł. Zapraszam Was
po prostu na stronę naszą www.webomgrup.pl. O, widzę, że kontrakt poleca warsztaty z kołem zapachowym. Tak, bardzo serdecznie Was zapraszam. Już właściwie bardzo dużo osób odwiedziło mnie, bardzo dużo osób miało okazję przejść ze mną przez te warsztaty i powiem Wam, że za każdym razem uśmiechacie się szeroko i stwierdzacie, że naprawdę jest to bardzo O, już chyba wróciłam. Właśnie widzę, że pisaliście. Dziękuję, że jest tacy czujni, że od razu daliście znać. Chyba nastąpiła jakaś przerwa w łączach. Widzę, że teraz jest już ok. Mówiliśmy o tym, o warsztatach z koła zapachowego. Tak, bardzo Was serdecznie zapraszam. Oczywiście zapraszam już od nowego roku, od 2016. roku. Jadę już do Czech, mam już kilka też spotkań, potwierdzonych spotkań w Polsce, także bardzo chętnie przyjadę i pokażę Wam, jak używać naszego koła zapachowego po to, żeby sprzedawać z dużym sukcesem nasze perfumy, żeby uradować osobę, która po prostu przychodzi do nas i mówi, a dobierz mi jakieś perfumy, ja nie umiem sobie sama wybrać, wy macie tą bogatą ofertę, pomóż, bo mogę mi pomóc z tych 50 zapachów. Zobaczycie, jakie to jest naprawdę łatwe, jakie to jest skuteczne. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Jesteśmy przy ofercie dla niej. Tym razem mamy tutaj zestaw do 60 zł i do 80 zł. Poinspirujcie się, zobaczcie, zajrzyjcie i wybierzcie coś właściwego. Mamy też takie zestawy dla niej, dla niego, coś, jakaś dobra filiżanka kawy, herbaty, również zapach, który może towarzyszyć Wam po prostu w domu. O, karp, ryba, taka potrawa świąteczna nam się pojawiła na slajdzie, ale co to ma tak naprawdę oznaczać? Moi drodzy, teraz porozmawiajmy sobie o tych kilku aspektach, które mogą pomóc w doborze, w sprzedaży perfum. No i przede wszystkim ekspozycja. Gdybyście mieli do wyboru na przykład świąteczną rybę, taką wigilijną rybę, czy wybralibyście taką rybę, którą macie na slajdzie? Czy może taką, która jest po prawej stronie? Elegancko skomponowana, ozdobiona listkiem pewnie bazylii, szczypiorkiem. Pod spodem mamy zdrowe, gotowane pewnie na parze warzywa. No i pewnie ta ekspozycja sugeruje, że i pewnie wybralibyśmy tę rybę na świąteczny stół, która wygląda tak ładnie, estetycznie, która jest ładnie zaprezentowana, która pewnie bardziej wzmacnia apetyt niż ta w dzwonkach. I co ja Wam chcę przez to powiedzieć? Przede wszystkim chcę Wam powiedzieć o tym, żeby pamiętać o takim detalu, czyli żeby zaprezentować flakon perfum w odpowiedni sposób. Co to znaczy w odpowiedni sposób?
Wiecie dobrze, że kupujemy emocjami, że kupujemy emocjami, kupujemy takie produkty, które nam się podobają, takie produkty, które są ładne, takie, które są elegancko zapakowane, które są elegancko obudowane, takie, które budzą w nas właśnie dobre emocje estetyczne, no, rozbudzają nasz apetyt. I jeżeli na przykład macie w swoim domu produkty perfumy FM Group, to może weźcie na spotkanie, pokażcie, jak wyglądają, pokażcie, jak się prezentują, pokażcie, w co są opakowane, pokażcie, jakie są nietuzinkowe i rozkochajcie w tych produktach właśnie swoich klientów. Pamiętajcie o tym, żeby właściwie też prezentować. Ja tutaj mam flakon perfum i popatrzcie nawet, w jaki sposób ja Wam teraz prezentuję ten produkt. Mam otwartą rękę, na której stawiam flakon perfum. Ten flakon jest do Was odwrócony przodem. Nasadka jest też elegancko ułożona. Można powiedzieć, że takie produkty, nasze produkty, nasze perfumy należy prezentować jak butelkę wytrawnego, bardzo drogiego i bardzo dobrego, na przykład czerwonego wina. Jako też produkt luksusowy. Pokażcie, eksponujcie w sposób elegancki. Też można zainspirować się trochę paniami, które pracują w salonach z biżuterią. One zawsze mają też albo białe rękawiczki, albo takie czarne podkładki, na której właśnie prezentują biżuterię, dodając tym produktom większego luksusu. Myślę, że również sposobem ekspozycji, zaaranżowania na przykład jakiegoś stolika, przy którym się spotykamy, to wszystko ma znaczenie, to wszystko buduje pewne emocje. Ważne, żeby budowało pozytywne emocje, ważne, żeby budowało ogromną sympatię do Was, zaufanie i przez to właśnie łatwiej będzie Wam namówić, polecić, namówić kogoś do kupna. Jeśli nie mamy takich produktów w swojej kolekcji, no to oczywiście zadbajmy o tą perfumerię, o której Wam powiedziałam. W naszym katalogu są bardzo ładne zdjęcia, które prezentują nasze flakony z kolekcji luksusowej, z kolekcji klasycznej, z kolekcji feromonów, z kolekcji hot. Bardzo często widzę, że nie używacie katalogu jako narzędzia do sprzedaży, a tam jest tyle cennych informacji, tyle cennych podpowiedzi. Możecie stamtąd wyczytać, jaki to jest produkt, co jest w składzie tego produktu. Możecie zaprezentować, jak wygląda dany produkt po odpakowaniu tego produktu. Jak wygląda flakon, jak wygląda klasyczny flakon, jak wygląda luksusowy flakon, także jakie pasują, mamy w katalogu informacje, jakie do tego produktu pasują inne produkty, tak żeby też zwiększać, budować zestawy i zwiększać naszą sprzedaż. Również takie rzeczy poruszamy, takie informacje, takie umiejętności poruszamy na naszym szkoleniu z koła zapachowego, z doboru perfum. Pamiętajcie również o tym, żeby wziąć ze sobą na spotkanie specjala, który pokaże, jakie, tak jak pokazywałam Wam przed chwilą na slajdach, jakie mamy specjalne oferty właśnie na święta. Czyli dbamy o to, żeby
również nasze próbki perfum były estetyczne, żeby to wszystko po prostu wyglądało tak, by budzić pozytywne i tylko pozytywne emocje. No, mówimy o tym, żeby dbać o naszą perfumerię, mówimy o tym, żeby odpowiednio zaprezentować produkt, ale ja również zachęcam do tego, i zresztą już mówiłam podczas dzisiejszego spotkania, o tym, że należy być ubranym w produkty FM Group. No to skoro mamy dbać o produkty, które prezentujemy, musimy też dbać o nas jako osoby prezentujące nasze produkty. Zadbajmy o siebie. Drogie panie, nie trzeba wiele. Ja dzisiaj nie mam bardzo dużo makijażu na przykład na sobie. Mam pomalowane brwi, mam pomalowane rzęsy, mam nałożony podkład, odrobinę pudru i pomadka. To jest naprawdę kilka sekund i już jesteśmy eleganckie i zadbane. Ważne są dłonie. Ponieważ pracujemy dłoni, pokazujemy, eksponujemy nasze dłonie podczas spotkania z klientem, z potencjalnym też partnerem biznesowym, więc proszę pamiętajcie o tym, żeby dbać o siebie, czyli makijaż, paznokcie. Drodzy panowie, do was też jest ogromna prośba. Pamiętajcie o czystych paznokciach, zadbanych dłoniach. Mamy przecież bardzo dużo produktów już dla was, które możecie używać do dłoni. Są to kremy, są to peelingi, są to różne balsamy. Także mogą te dłonie być rzeczywiście pielęgnowane. Jeżeli łamią wam się paznokcie, to również mamy przecież odżywkę, którą możecie używać. Niejedną zresztą w naszej ofercie. I oczywiście pamiętam o pięknym zapachu. Jeżeli sprzedajemy produkty, które mają upiększać, które mają ubarwiać i mają podkreślać nasze piękno, to oczywiście musimy bardzo ładnie pachnieć. Pamiętajcie o tym, żeby mieć flakon swoich ulubionych perfum w torebce, w torbie, w samochodzie i zawsze uzupełnijmy zapach, tak, przed spotkaniem, aby iść pewnym siebie, czystą, pachnącą osobą na to spotkanie. Oczywiście oprócz makijażu, ładnego zapachu, wypielęgnowanych dłoniach, pamiętamy o uśmiechu. Taki uśmiech na pewno będzie powodował lepszą atmosferę, lepsze budowanie kontaktu. Wolimy być z osobami, które, czy przebywać wśród osób, które są wesoło uśmiechnięte, a nie smutne. Więc o tym pamiętajcie. Chcę wam jeszcze podpowiedzieć o jednej ważnej rzeczy, o tym, żeby kreować markę, żeby kreować perfumy, żeby kreować wartość naszego produktu, produktu luksusowego, odpowiednimi słowami, odpowiednim językiem. Zwracajcie bardzo proszę na to uwagę, aby zamiast na przykład butelki, powiedz flakon. Flakon jest takim bardziej eleganckim sformułowaniem, budującym właśnie wizerunek czegoś takiego luksusowego, eleganckiego. Popatrz na przykład na ten flakon. Zobacz, jaki on jest elegancki dla klasycznego mężczyzny, który na przykład jest odważny i lubi stosować tajemnicze, orientalne, bogate zapachy. Na przykład. Tak można opowiedzieć o naszych perfumach, tym razem 199. Zamiast, powiem nasadka zamiast korek, powiedz perfumy, flakon perfum zamiast na przykład perfumki. Bardzo często słyszę zdrobnienia na szkoleniach, że to są fajne perfumki. Popatrzcie też, jak to wygląda. Troszeczkę można powiedzieć, przepraszam za sformułowanie, ale takie infantylne, dziecinne. I popatrzcie, jak
opis perfum, jak też wpływa na nasz odbiór, że to są takie właśnie takie perfumki dziecinne, dziecięce, może tak nawet powiem, dziecięce, infantylne właśnie takie perfumki dla każdego. Nie, my prezentujemy perfumy, my prezentujemy flakon perfum, flakon z pięknym zapachem. Powiedzcie też o przystępnej cenie, bo bardzo często mówimy tanie perfumy, niska cena. Starajmy się używać właśnie przystępna cena, dobra cena, wyjątkowa cena, czyli również tym językiem budujmy wartość, budujmy obraz, budujmy wizerunek naszego produktu. Powiedzmy o kolekcji luksusowej, kolekcji klasycznej, kolekcji feromonów, kolekcji hot. To są nasze kolekcje, to jest nasza oferta, a nie luksusy, klasyki. To są takie moje podpowiedzi. Po prostu popróbujcie, poeksperymentujcie i zobaczcie, jak to działa na waszych odbiorców. Bardzo często używam ja. Że zapach jest jakiś że zapach jest ciężki, żeby wyrazić jego głębię, jego bogactwo, jego może czasami nawet mroczność. Natomiast wiem, że to wcale niekoniecznie musi się dobrze kojarzyć. Przyznałam wam się do mojego błędu. Ale może tutaj dzielę się nim dlatego, żeby zasugerować wam, żeby tego błędu nie popełniać. Powiedzcie o zapachu właśnie tajemniczym, orientalnym, powiedzcie o zapachu bogatym, powiedzcie o zapachu czasami nawet właśnie seksownym, o zapachu biznesowym, o zapachu budzącym respekt, czyli operujcie takimi sformułowaniami, które można się nauczyć, które można wprowadzić do swojego słownika, ale który jednocześnie cały czas będzie budował dobry wizerunek, dobrej marki, luksusowego produktu, fantastycznego produktu, który chce mieć, chce posiadać, chce dostać pod choinkę. No właśnie, zamiast fajne perfumy, to powiedzmy doskonałe perfumy dla ciebie, ponieważ będziesz się czuła w nich świeżo, lekko, optymistycznie, energicznie przez cały dzień. Albo właśnie te perfumy są szykowne, eleganckie i kobiece, właśnie dla takiej kobiety. Jak ty, dla kobiety bizneswoman, która nie boi się żadnych wyzwań, a do tego jest właśnie bardzo elegancka i kobieca. Także również, skoro już zostało przez Kondraka zasugerowane szkolenie, spotkanie dotyczące koła zapachowego, to również tam uczymy się mówić o perfumach i pokazuję wam, jakie to jest proste. Pamiętajcie, że jeśli zbudujemy, po co to robimy, po co tak elegancko prezentujemy perfumy, po co operujemy takim, czasami można powiedzieć, wysublimowanym językiem, po to, żeby właśnie stworzyć taką dobrą markę, wizerunek dobrego, luksusowego produktu. Po co? Po pierwsze po to, żeby zachęcić człowieka do rozbudzić potrzeby posiadania czegoś luksusowego, rozbudzić potrzeby doskonałego produktu, posiadania czegoś właśnie wyjątkowego, ale przede wszystkim, jak zobaczymy po naszej rozmowie, po naszym dialogu, po naszym doborze perfum, jak zobaczymy cenę naszego produktu, będzie ona łatwiejsza do zaakceptowania. Najczęściej ludzie, którzy słyszą i mają wytworzoną takie przeświadczenie o luksusie, o produkcie luksusowym, kiedy postrzegają nasz produkt jako wyjątkowy, spodziewają się, że też cena będzie bardzo wysoka. Natomiast nasza cena
jest przystępna. I ona będzie na pewno dużo bardziej akceptowana i będą mogły po prostu te osoby pozwolić sobie na nasz luksus, na luksus FM-owy, właśnie kiedy zobaczą w katalogu, czy kiedy poinformujemy, już na sam koniec naszej rozmowy poinformujemy o cenie naszego produktu, która jest przystępna, która jest wyjątkowa. Moi drodzy, nie zapomnijmy o tym, żeby podczas spotkania napić się filiżanki Aurelii. Zwłaszcza teraz, kiedy są krótkie dni, często pod koniec dnia, o godzinie 16-17, bo już wtedy kończy się, można powiedzieć, dzień i słońce zachodzi. Bardzo często chce nam się drugiej filiżanki kawy. Pamiętajcie o właśnie filiżance aromatycznej Auril, również o naszej herbacie. Chcę Wam jeszcze powiedzieć w ramach takiej ciekawostki, że świątecznymi zapachami, które bardzo często możemy dostrzec, wywąchać w różnych hipermarketach czy galeriach handlowych, to są właśnie te świąteczne zapachy, które widzimy na slajdzie. To jest wanilia, czekolada, również kawa. To są zapachy, które tworzą taką atmosferę przyjemną, rodzinną, energetyzującą. To jest też słodycz, poczucie bezpieczeństwa, takiej energii, przyjemności, takiego psychicznego komfortu. I właśnie te zapachy bardzo często są rozpylane właśnie po to, żeby stworzyć taką atmosferę. A skoro stwarzamy taką atmosferę, dobrze się czujemy. Skoro się dobrze czujemy, mamy fajne emocje, to też szybciej podejmujemy decyzje zakupowe i po prostu więcej wydajemy pieniędzy w takich warunkach. Gwarantuję Wam, że do miejsc, które ładnie pachną, bardzo często wracamy, czasami sobie nawet nie zdając sprawy, dlaczego my tak lubimy tam chodzić, a to również bardzo często chodzi o zapach. To są takie chwyty marketingowe, ale dlaczego z nich nie skorzystać? Przecież dokładnie takie same smaki, aromaty, zapachy mamy właśnie w filiżance, możemy mieć właśnie w filiżance, bo przecież mamy kawę o bardzo przyjemnym, zbalansowanym smaku i zapachu, bardzo aromatyczne, bardzo piękny zapach, można powiedzieć, takiej czystej kawy. Natomiast również mamy i kawę waniliową, którą wiem, że uwielbiacie, moją ulubioną kawę Auril czekoladową, która przepięknie pachnie i bardzo dobrze smakuje właśnie na takie popołudnie zimne, mroczne, właśnie naszej tegorocznej zimy. Moi drodzy, więc pijmy również i takie kawy. Pamiętajmy też o herbacie, bo jest bardzo dużo zwolenników naszych herbat, które odpowiednio zaparzone, bo też się przekonujemy na szkoleniach z Auril, że nie każdy z nas wie, jak zaparzyć herbatę. I bardzo często dopiero na szkoleniu dowiadujemy się, jak smakuje prawdziwie dobrze zaparzona herbata zielona, że ona tak naprawdę nie jest cierpka i gorzka, goryczkowata, tylko po prostu zaparzamy ją zbyt długo i dlatego ona się staje taka mnie za ciekawa w smaku. Natomiast wtedy, kiedy próbujecie ją na naszych szkoleniach, to dopiero widzicie jakby cały sens herbat. Więc pijemy herbatę bądź kawę Auril podczas spotkania. Jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę i Was tak jeszcze zmotywować do pracy przed naszymi świętami, przed Wigilią. Dawanie prezentów ma moc. Co to oznacza? To oznacza, że rozkochujecie ludzi w naszych produktach, że w przyszłym roku wrócą do Was klienci, że rozkochacie na przykład w perfumach, możecie później rozkochiwać w Auril.
No i oczywiście możecie rozkochiwać jeszcze w make-upie, w produktach for home, w produktach, które oferuje Film Group Mobile. Możecie również rozkochiwać w produktach do pielęgnacji ciała. Mamy tych produktów ogromnie dużo. Zacznijmy od takiej pomocy wszystkim tym spóźniańskim, którzy jeszcze nie mają prezentów, którzy zdążą zamówić prezenty w FM Group. Polecajmy zestawy, polecajmy produkty perfumeryjne, rozkochujmy ludzi w naszych zapachach, w naszych aromatach, w naszych produktach. Moi drodzy, zanim pewnie złożymy sobie świąteczne życzenia, bo to już 9 dni, ja mam tę ogromną przyjemność spotkać się z Wami właśnie tuż, prawie przed Wigilią i za pomocą czatu będę mogła Wam złożyć życzenia, ale najpierw zapytam się, czy macie do mnie jakieś pytania. Oczywiście napiszcie na czacie, a ja odpowiem. Czekam, widzę, że ktoś pisze. Proszę o te. Nie rozumiem. Co to oznacza te? Proszę o przepis na zapach. Co można powiedzieć, polecając feromon? Dobrze, to najpierw Eli odpowiem. Proszę o przepis na zaparzenie zielonej herbaty. Moi drodzy, zaparzamy zieloną herbatę, zalewamy 80-85 stopni Celsjusza, zaparzamy naszą herbatę właśnie taką temperaturą i polecam, żeby ją zaparzyć do 3 minut, jak chcecie bardziej aromatyczną i wtedy będzie taką też herbatą pobudzającą do 3 minut. Jeśli chcecie z kolei taką aromatyczną bardziej i taką relaksującą, to do 5 minut nie więcej. I naprawdę każdy porządny barista ma zegarek, minutnik i po prostu patrzy dokładnie na ten czas i dokładnie tyle czasu parzy herbatę. Oddzielamy fusy od razu po tych 5 minutach oddzielamy od razu napar od tych liści herbaty, przelewając, na przykład korzystajcie z naszego French Pressa, czyli ten taki z pompką, można powiedzieć, z takim tłokiem nasz dzbanek do zaparzania kawy i herbaty. Oddzielamy napar od liści i spożywamy z odrobiną cukru, z odrobiną miodu, jeżeli lubicie cytrynę, to również. Tutaj jeszcze była taka informacja. Czy jest nagranie, jak korzystać z koła zapachowego? Proszę, szukajcie informacji i nagrania, masz do tego nosa. Masz do tego nosa 1, 2, 3. Nagrałam takie webinary. Proszę, zobaczcie je 3, bo one Wam na pewno pomogą. I zapraszam Was do korespondencji ze mną. Jeżeli będziecie w stanie nauczyć się korzystać z koła zapachu poprzez webinary, dobrze. Jeśli nie, to zapraszam do kontaktu ze mną. Bo wtedy tak naprawdę takie przećwiczenie, udział w warsztatach będzie najlepszym rozwiązaniem. Czy można ją ponownie zaparzyć? Elu, herbatę zieloną można ponownie zaparzyć. Polecam, żeby zaparzyć jeden albo dwa, góra dwa razy. One będą wtedy troszeczkę delikatniejsze, słabsze. Możesz też na przykład zaparzyć cały duży dzbanek i wtedy mieć tego naparu sporo.
Dziękuję pięknie, proszę. Do 5 razy można zielono. Do 5 razy można zielono. Słuchajcie, ja oddaję oczywiście też no, waszym doświadczeniom. To są też moje doświadczenia, to są też rzeczy, które jakby informacje, sposoby, które polecamy. Natomiast jeśli czujecie, że możecie, korzystacie również na parzeniu tych herbat większą liczbę razy, to oczywiście jest nie tam. Co to jest zapach aldehydowy? Zapach aldehydowy to jest zapach 21 dla kobiet. To jest tam taki składnik aldehyd. Aldehyd pachnie jak bardzo mocno rozgrzane żelazo. Czasami taka stal, można powiedzieć, na stacji kolejowej w ten sposób pachnie. Albo kiedyś, bardzo dawno, dawno temu, było żelazko z duszą i ono właśnie było nagrzewane do takich bardzo wysokich temperatur i to żelazo tak mocno pachniało. Zapach aldehydowy jest bardzo wyrazisty, właśnie taki jak takie, można powiedzieć, takie żelazo. Polecam Ci, Rafale, żebyś powąchał ten zapach 21, ty zobaczysz, przekonasz się, o czym mówię. Aldehyd jest to też taka substancja pozyskiwana w laboratoriach. Związek chemiczny. Jeszcze cofnę się, bo tutaj widziałam jakieś pytanie. Mówisz, że przydałoby się nagranie na kanale FM Guru World. W zestawieniach naszych filmów na naszych stronach internetowych pod tytułem filmy, tam taka zakładka filmy, są odnośniki do nagrań, masz do tego nosa. Jeszcze zaglądam, czy jakieś pytania mieliście. Co można powiedzieć, polecając feromon? Feromon ma taką moc oddziaływania na płeć przeciwną, czyli jeżeli panie decydują się na feromony, szukają może jakiegoś partnera życiowego, to warto dodać sobie odrobinę właśnie piękna, animuszu, pewności siebie właśnie feromonami. Wtedy czujemy się bardziej atrakcyjne i dajemy też takie, powiedzmy, sygnały atrakcyjności płci przeciwnej. Tak samo mężczyźni, kiedy idą na randkę, mogą właśnie użyć feromonów jako takiego kusia babika. Poza tym feromony są też takim produktem, który będzie przedłużał trwałość zapachu, więc można taki argument użyć na korzyść feromonów. Widzę, że jeszcze coś piszecie, że może parę minut. Dziękuję. A Adam pisze, więc w końcu istnienie feromonów zostało potwierdzone. Bez tego, co pamiętam wcześniej, zdania były podzielone. Ja myślę, że one nadal są podzielone i będziesz miał takie osoby, które w to nie wierzą i nie ulegają. Inne osoby będą wierzyły i będą skutecznie się nimi posługiwać. Będą się skutecznie nimi posługiwać. Adam, znajdź feromon dla siebie i powiedz mi, czy działa. Niestety nie dowiedziałam się, gdzie rozwoju produktów, jakiego rodzaju feromony syntetyczne, naturalne, inne są na naszych flakonach. Feromony pozyskiwane drogą oczywiście laboratoryjną. Brakuje wielu kultowych zapachów, kiedy możemy się spodziewać kompletu perfum w sprzedaży. Obecna oferta to jest oferta aktualna. I to jest komplet naszych produktów, które mamy w sprzedaży. Wiem, że tęsknicie za niektórymi zapachami, a też wprowadzamy do kolekcji nowe zapachy, które cieszą się ogromną popularnością i też Wam polecam, żeby znaleźć coś, czym zakochacie się, czymś innym, czym zakochacie się również jak w tych produktach, za którymi tęsknicie. Słyszałam takie powiedzenie, że myszy mają feromony i koty za nimi latają, ale tymi słowami nie polecamy naszych feromonów.
Zgadza się, Elu. Czy jest jakaś nadzieja, że perfumy z serii CC powrócą? Oj, wiem, że tęsknicie za tymi produktami. Ja też o tym mówię, przekazuję do działu produktów takie informacje, że tęsknicie. Ja myślę, że jeszcze nie jedną sprawą, nie jednymi produktami Was zaskoczymy. Natomiast seria TT była serią limitowaną i nie planujemy, żeby wrócić do tych produktów. Moja ciocia ubolewa, że nie ma już dostępnego kremu. No wiem, że tęsknicie za tą kolekcją. Ona była naprawdę wyjątkowa. Już dziękujecie mi, kochani, za webinar. Życzycie mi udanych świąt. Jeśli nie odpowiedziałam na jakieś pytania, kochani, to po prostu zapraszam do kontaktu. Na naszej stronie internetowej są dane wszystkich trenerów. I proszę, napiszcie do mnie i wtedy będziemy w takim kontakcie indywidualnym. Moi drodzy, jak na ostatnim slajdzie napisałam, wesołych świąt. Życzę Wam przede wszystkim pięknych zapachów, radości, dobrych emocji, zatrzymanie na chwilę przy tym wigilijnym stole, świątecznym stole i po prostu takiej refleksji, odpoczynku i ogromnej dawki energii na zakończenie roku, bo na pewno będziecie walczyć o swoje poziomy, o swoje obroty. No i życzę Wam, żeby ten przyszły rok otworzył przed Wami nowe perspektywy i dużo, dużo wspaniałości. Życzę Wam spokojnych, udanych i wesołych świąt. Wszystkiego dobrego i bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam. Tak, z tej informacji mnie słychać, więc możemy... ...testowe. Serdecznie zapraszam na ten webinar. Już mogę pochwalić się, że kilka oddziałów również